Skąd pojawia się poczucie złości na duszę czy ducha? Jest ogromne, ma kilka powodów. Pierwszy taki, że dusza jest bliżej źródła, wyższego ja, więc zazdrość o to. Drugi to wyższość duszy nad ciałem, co ziemskim ego bardzo się nie podoba i wzbudza kolejny poziom nienawiści czy złości. Trzeci to efekt rozdzielenia. Ciało w pewnym momencie ma takie wibracje, że opuszcza się poniżej możliwości działań duszy, co powoduje wyobrażenie w ego umyśle, że dusza zostawiła ciało na pastwę losu, co oczywiście jest nieprawdą, bo to ciało się urwało i spadło poniżej jej zasięgu. To wszystko sprawia, że ciało czuje się opuszczone, gorsze i wylewa coraz to większą złość i nienawiść w kierunku duszy, której żyje się lepiej. Dlatego tak ważna jest relacja z duszą i dążenie ciała, by wrócić tam, gdzie kontakt ten znów będzie możliwy. Dusza tego pragnie i na to przebudzenie ciała czeka, do końca wierząc, że ciało sobie o niej przypomni i będą razem działać w miłości i jedności.